Na naszych kanapach jedna z najpiękniejszych polskich aktorek młodego pokolenia, przez złośliwe koleżanki nazywana Brzydulą. I Filip Bobek, artysta fotografik, reżyser. Powiedzmy, tym razem zaprosiliśmy scenarzystkę i fotosistę. Kiedyś zaprosimy też aktorów, oczywiście, Brzyduli. To ciekawe, ile zawodów mają nasi bohaterowie. No właśnie. Bo wczoraj Agnieszka Chylicka jako pisarka, bracia Szczepaniek jako restauratorzy. Ale jak się zaczęła ta twoja historia z pisaniem scenariuszy do Brzyduli? Od pierwszej części Brzyduli tak naprawdę, bo wtedy zaprzyjaźniłam się ze scenarzystami, z zespołem i dostałam taką szansę, żeby spróbować uczyć się pisania dialogów. A później przyszedł taki moment w moim życiu, że stwierdziłam, że chciałabym faktycznie zająć się pisaniem. No i ale można sprawdzić, na filmie polskim mam już całkiem spory dorobek jako scenarzystka. Pisaniem nie porzucając grania, żebyś uspokoiła swoich fanów. Tak? Czy... Nie, zdecydowanie nie zamierzam porzucać grania, daje mi to dużo radości. To było takie moje pierwsze hobby, ale pisanie też jest super. A jak Filip na to może zareagować? Co ty mi tu napisałaś? Wiesz, o nie, właśnie tak czekam na odpowiedni moment, żeby się wtrącić, bo to jest tak, że ja nie chcę cię oczywiście słodzić ani grupie Jaska, Piotr Jaska, natomiast i zawsze mówię, zawsze to będę podkręcał, że jak Piotrek coś pisze, to jest niesamowita gwarancja jakości. Też się złapałem na tym, że jak przyszło do mnie pierwsze 20 scenariuszy, takich pierwszych, i to jest ten moment, dobra, to ja sobie zaparzę kawę i po prostu odpalam scenariusze, muszę je w końcu przeczytać. I zacząłem czytać pierwszy i przy 10 przypomniałem sobie, że muszę zrobić kawę. Po prostu one wciągają niesamowicie, to po prostu leci szybko i tam jest cała masa nowych oczywiście wątków. Nie płaciłam mu za to, on naprawdę tak uważa. I nowych bohaterów jeszcze. Ale no będzie się działo. Słuchajcie, ale ten serial naprawdę scenariusze wciągają, ten serial wciągał. Ja się przyznaję, że może nie przy pierwszym odcinku, okay, ale się wciągnąłem jak jasna cholera w pewnym momencie. Także bardzo się cieszymy, że ten serial wraca. Czy cokolwiek możecie zdradzić? Co się zmieni, co się może inaczej, co się wydarzyło przez tych ponad 10 lat w życiu bohaterów? No chyba takim, mogę? Najlepszym tropem i takim oczywistym byłoby to, że Ula i Marek będą razem, pewnie będą po ślubie. A to już możecie powiedzieć, tak? I pewnie będą mieli, nie wiem, dziecko, nie wiem, córeczkę albo synka, ale scenariusz będzie wyglądał nieco inaczej, drodzy Państwo. Dobry jesteś, dobry jesteś. Mogę powiedzieć, że moja bohaterka... ponownie tak jak w pierwszej części, będzie odbiegała od aktualnych kanonów piękna, często nieosiągalnych, w związku z czym przez niektórych ludzi takich powierzchownych będzie postrzegana jako nieatrakcyjna. Julia, dobrze, że nawiązałaś do tego, dlatego że w tej chwili wszyscy fani serialu Brzydula siedzą przed telewizorami i zadają sobie na pewno to samo pytanie, które ja sobie w tej chwili zadaję. A mianowicie, ile godzin cię zbrzydzają? I czy to jest tak, że... Bo wiemy już, że ta pierwsza transza miała 235 odcinków, teraz tych odcinków ma być 180, czyli wiele, wiele dni zdjęciowych. Czy to jest tak, że przyjeżdżasz jako pierwsza na plan i godzinami siedzisz i ci tam doklejają ten aparat na zęby i tą grzywkę i tak dalej? Jak to wygląda fizycznie? Nie. To znaczy, ja w ogóle nie wychodzę z założenia, że ja jestem zbrzydzana w tej części. Po prostu moja fizyczność jest zmieniana. I nad moją charakteryzacją od wielu miesięcy pracowała Ewa Drobiec. Później do zespołu dołączył Waldek Pokromski, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Wykonali ogrom pracy genialnej. Absolutnie jest to wizerunek, w którym ja się czuję sobą. Wy też chyba bardzo długo pracowaliście nad tym, prawda? Tak, no bo były różne pomysły na to, w jaki sposób Ula będzie teraz wyglądać, ze względu na to, co ją spotkało w życiu, o czym powiedzieć nie mogę, ale... Czy nie będzie wyglądać tak, jak wyglądała poprzednio? No nie ma aparatu na zębach. Poczekaj, nie ma aparatu na zębach, nie ma też grzywki. Okay. Ula po prostu ma teraz nadwagę, w związku z czym, ponieważ to chyba mogę powiedzieć, będziemy potrzebować mojego wizerunku aktualnego, tak jak wyglądam teraz, oraz innego. W związku z czym... A czyli najpierw nagrywacie odcinek 180, a potem dokładnie od 1 do 179. Ale nie, w ogóle nikt nie powiedział, że Ula będzie chudnąć. W związku z czym potrzebowałam bardzo dobrej, dopracowanej charakteryzacji, która nie będzie zajmować bardzo dużo czasu, w związku z czym to zajmuje tak naprawdę niecałą godzinę już teraz. Podobnie tak jak było w pierwszej części. Jestem z tego bardzo zadowolona, jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że mogłam pracować z takimi specjalistami, bo to daje mi dużą pewność siebie i duży komfort
grania, który jest absolutnie niezbędny zawsze, a w przypadku serialu codziennego już w ogóle. Ale nie zdajecie sobie państwo sprawy, jakie to są dla nas katusze, że my nie możemy wrzucać twoich zdjęć z planu i pokazywać wizerunku nie, jeszcze, ale, wiesz, ale mamy jak tyle materiału. Atmosfera się podgrzewa. No ja już po prostu po tej twojej wypowiedzi jeszcze nie mogę doczekać, kiedy to w końcu będzie. Kiedy I tak będzie? Ma być. Kiedy to będzie? No w najbliższej ramówce. Zobaczymy. Jeszcze dokładnej daty nie znamy. Słuchajcie, bo kiedyś uważano, że serial to co najmniej kilkanaście odcinków. Teraz mieliśmy świetne kryminały w TVN-ie sześcioodcinkowe, ale 180 to jest kawał życia. No, to jest taki troszeczkę inny tryb pracy. Tryb pracy dość specyficzny, do którego trzeba się nauczyć. Może nawet nie tyle przyzwyczaić, tylko trzeba się go nauczyć. I należy się w nim troszeczkę odnaleźć, ale rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, czekając na wejście tam na kanapie, Julka słusznie zauważyła, że teraz kalendarzówka, czyli jakby nasze dni zdjęciowe i układ planu i scen wygląda nieco inaczej niż kiedyś. Znaczy, będziemy mieli chyba więcej przestrzeni. Jest trochę więcej wątków, jest sporo nowych postaci fantastycznych. Aha, ale też te postacie, które znamy oczywiście z poprzedniego. Oczywiście. I tu postawimy kropeczkę. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Wszyscy z niecierpliwością czekają. Podziękować fanom, bo gdyby nie to, że cały czas przychodziły informacje, że tak dużo osób czeka na ten serial, to na pewno on by nie powstał. Dokładnie. Więc to wszystko dokładnie. My również się dołączamy do tych podziękowań. Na razie Julia i Filip są tu przejazdem na ekranach w Brzeduli wrzesień, październik prawdopodobnie. Wszystkiego dobrego państwu życzymy, bo za tydzień już dzień dobry, wakacje. Tak, to jest ostatni program w tak zwanej ramówce, to słowo już padło, także mamy wielki przywilej żegnania się z państwem teraz, bo kończymy ten okres już. Ale z za jakim tydzień. Rozmachem. Za tydzień, ale właśnie, żeby się pożegnać i żeby to padło na długo w pamięci. Zespół Pectus i Kaja. Fantastycznej piosence, o której tak cudownie opowiadali kilkanaście minut temu. Wszystkiego dobrego. Scena jest wasza, kochani.